Cześć, siemanko, jestem Fikos i witam was po ponad miesięcznej przerwie w serii oceniania wozów strzelackich. Na dzisiejszy ogień pójdą podnośniki. Zresztą wiedzieliście już o tym, oglądając miniaturkę i czytając tytuł. Ja jeszcze raz chciałbym was serdecznie przeprosić za tak długą nieobecność tej serii na kanale, ale już wszystko wraca do normy i filmy będą co tydzień. Dobra, a więc miłego oglądania i zaczynajmy! Dzisiejszy film rozpoczniemy samochodem niemieckiej firmy Mercedes-Benz. Pojazd zabudowany przez finlandzką firmę Bronto Skylift. Ogromny jak na podnośniki pojazd, posiada 42-metrowy wysięgnik hydrauliczny, który może być sterowany z dołu, czyli z tego stanowiska operatora, bądź bezpośrednio z kosza. Dość rzadko spotykany pojazd w Polsce, na swoim wyposażeniu posiada takie rzeczy jak m.in. węże, piły spalinowe do drewna i prądownicy. Samochód ten jeszcze do dziś stacjonuje w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 3 w Toruniu. Na rozpoczęcie filmu, jako samochód rozpoczynający odcinek, jak najbardziej pasuje. Nasze czwarte miejsce zajmuje samochód marki Volvo. Jest to model FL614, zabudowany przez firmę Boomer Koszalin. W kabinie, w której do akcji może jechać dwóch strażaków, posiadamy układ siedzeń 1+1. Podnośnik hydrauliczny posiadający wysięg 21-metrowy na podwoziu samochodu ciężarowego marki Volvo. Samochód ten wykorzystywany jest do ewakuacji ludzi z wysokości oraz do prowadzenia działań gaśniczych w obrębie budynków wysokich i produkcyjno-magazynowych. Na wyposażeniu znajduje się węże, prądownice oraz pilarka spalinowa do cięcia drewna. W samochodzie tym mamy ciekawie ułożone ramię hydrauliczne, którego ułożenie rzadko już jest teraz spotykane na tego typu pojazdach. Według mnie samochód ten zasługuje na miejsce czwarte. Trzecie miejsce Ananin Star 1142. Pojazd zabudowany przez firmę Boomer Koszalin. 21-metrowy podnośnik był niegdyś częstym widokiem w PSP. Następnie zostawały one przekazywane do okolicznych OSP, a na ich miejsce wprowadzano nowe, bardziej zmodernizowane pojazdy. Są jednak jednostki, które w swoim podziale bojowym posiadają jeszcze takie egzemplarze, np. Joder G4 w Bydgoszczy. W czasach, gdy garażami nie władały jeszcze many i skanie, podwozie marki Star było bardzo często wykorzystywane do budowy pojazdów specjalnych. Prawdopodobnie najczęstszym samochodem był Star 244 i Star 266. Ten jest akurat innego modelu, bo przystosowany był do samochodów specjalnych, np. właśnie jako podnośnik. Dość nietypowe ułożenie ramienia hydraulicznego dodaje temu pojazdowi takiego uroku. Zdaje mi się, że samochód ten będzie nam idealnie tutaj pasował. Na drugim miejscu znajduje się polski samochód, a mianowicie Star 200. Podnośnik hydrauliczny zabudowany przez firmę Boomer Koszalin. Pojazd posiada kabinę z dwoma miejscami dla ratowników. Maksymalny wysięg tego podnośnika to zaledwie 18 metrów. Identyczny model posiadała Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu. To teraz taka krótka historia. Podnośnik został pozyskany od jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzicach pod koniec roku 2009, a już na początku 2010 został wprowadzony do podziału bojowego. Po jakimś czasie jego kabina została przemalowana z żółtego na czerwony i tak ciągle nam służył aż do początku roku 2018, kiedy to został sprzedany. Jak na swój wiek to trzymał się bardzo dobrze i dość często wyjeżdżał do akcji. Przede wszystkim z sentymentu do niego, został on tutaj umieszczony i stacjonuje on na miejscu drugim. Pierwsze miejsce przypada na samochód Jelcz 240. Tak jest napisane na stronie Głównej Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, także nie pytajcie w razie czego. Ciężki podnośnik hydrauliczny zabudowany został przez firmę Boomer Koszalin. Trzyosiowy pojazd polskiej produkcji wyprodukowany został w roku 1997. Zamontowany kosz pozwala udźwignąć nawet 360 kg, a więc wszyscy z pojazdu mogą się naraz unieść w górę. Samochód aktualnie jest na wyposażeniu JRG1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, lecz prawdopodobnie jeszcze w tym roku może być zastąpiony nową fabrycznie drabiną mechaniczną. Pojazd przez swoją rzadkość, bo są tylko dwa takie w kraju, znalazł się na miejscu pierwszym. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie tutaj masę pozytywnych ocen i komentarzy,
i dużo wyświetleń, abym wiedział, że mam dalej kontynuować tę serię. Przypominam również o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi, a ja się z wami już żegnam i do następnego filmu. Cześć!